zacznijmy nasz haul zakupowy z IKEA. Oczywiście zestaw w środku nie był dołączony, ale taka świecznik. To jest świecznik Monika Madoniczka. No to pierwsza, druga, kolejna rzecz. Taka ładna świeczka, bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. No to kolejna świeczka. Ta była na przykład, ta była za bodajże 4 zł, ta była za 2,50. 2,50. Dokładnie, też bardzo ładnie pachnie. Kolejna rzecz. Spodobały mi się kubki, a co się okazało, to z tej strony jest. Że to można sobie... Ej, wyfokusuj się. Tu masz pietruszkę, bazylię i miętę. No to z tego masz... jak to się nazywa? Tu masz pietruszkę, tu masz miętę, a tu masz bazylię. Znaczy bazylię. No to jeszcze hit normalnie. Kupiłam słomki. Duże. Bardzo ładne słodki. Jeszcze te pioki brakuje i będzie hit normalnie sezonu. Bardzo ładny róż. Monice się podoba niebieski. No i oczywiście gwóźdź programu nazywa się takie coś. To jest chyba lampion, ale się bardzo ładnie otwiera. Weźmy w ogóle wyjść z tym, no może co? O, zobaczcie. Teraz mogę go otworzyć. Tu mamy takie coś, się ładnie otwiera, tu mamy ulotkę. No to przejdźmy jeszcze do, że tak powiem, holu zakupowego Moniki. Monika zakupiła większą doniczkę jak kwiatka. Te same świeczki i ten sam świetnik, więc to nie ma co pokazywać. Ale no sału nie ma, no. Wydałyśmy po 30 zł, nie? Ale całkiem spoczko. Spoczko.